Dlatego przechodziłem tędy ulicą, kiedy hotel w Krakowie istniał i tak dalej, niejednokrotnie zastanawiałem się, kto jest z Zobaczy. Po prostu nie jestem kibicem takim jednoznacznym, zdecydowanym. Owszem, jak są mistrzostwa jakieś, jak są jakieś wielkie mecze, no to człowiek kibicuje, jest Polakiem wtedy mocno. I kiedy zwrócili się do mnie, szczególnie pan Budzik, 3,5 roku temu, spotkaliśmy się na Placu Szczepańskim i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że trzeba by jednak tą postać upamiętnić. Wniknąłem w tą postać, otrzymałem materiał. Dlaczego taka postać? Taka, żeby była wśród nas, wśród kibiców. Proszę zwrócić uwagę. Ta postać, gdyby stanęła na wyprostowanych nogach, tak jak my w tym momencie stoimy, ma 2,80 m, czego nie widać absolutnie, ale to są już arkana artystyczne rzeźbiarze. Natomiast on jest taki w sam raz, ten niski kostumy, ten napis tylko Józef Kałuż, data urodzin, data śmierci. Resztę szukaj człowieku sobie w obecnych środkach przekazu i można się o tym dowiedzieć. Ja się cieszę, że ktokolwiek będzie chciał sobie zrobić zdjęcie przy tej rzeźbie, przy tym pomniku, w tym ruchu, o którym za chwilę powiem, zawsze będzie w tle napis Krakowia, Stadion Krakowia, będzie jednoznacznie się kojarzyło, bo jeśli ortogonalnie popatrzymy na układ rzeźby, tak to wygląda. Natomiast miałem wielkie przejścia z osobami, które były w to zaangażowane z komitetu. Starsze osoby, oddane sprawie, aż by utopiły się w tym wszystkim. Bo nie taki fałd, bo koszulka wtedy była taka, bo korek był taki, miał 7 tam na dole tych korków, a nie ten. Uwzględniałem wszystkie te prośby, bo wiem, co to znaczy dla tych ludzi, żeby to był autentyk właśnie sprzed wojny, no niestety sprzed II wojny światowej, prawda? I sądzę, że to wszystko zostało uwzględnione. A jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie, on był świetnie główkującym, strzelającym bramki główką. I pierwszy projekt, który zrobiłem, to on jest taki wyskakujący do przodu z tą piłką przed nim. I żałuję, że tamten projekt nie przeszedł, ale jednak zdecydowanie jednak komitet cały uważał, że jednak powinien być w tym momencie z tym uderzeniem takim. Proszę zwrócić, jak charakterystycznie piłka jest na tym bucie ułożona, na tym korku. Jest jeszcze jedna rzecz. To jest bardzo ciekawe. Mianowicie ta piłka jest tak ustawiona, żeby dzieciaki, przyszli kibice, żeby mogli przy tej piłce, żeby mogli ją brać w ręce, a nawet usiąść tam. Myślę, że to nie będzie wcale obciążało, a wprost przeciwnie, będzie ten pomnik dzięki temu. To wielka rzecz, że wreszcie przebiliśmy Wisłę, bo tam jest Reimana tylko tablica, a tu już jest rzeźba. Przepraszam, że konfrontuję te dwa, ale to ta święta wojna. Dziękuję bardzo. Niechajby taka zawsze tylko była. Ładny akcent na koniec. Jak mam pana podpisać? Proszę. Czesław Dźwigaj wystarczy. To co, będziemy tam. Profesorem to jestem na akademii. Dziękuję. Może być?